Teoria mówi, że rzecznicy powinni współpracować. Pana zdaniem praktyka też powinna tak wyglądać. Jak jest rzeczywiście w tej chwili? Ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach. Moje doświadczenia są jak najlepsze. Ja współpracuję na bieżąco z wszystkimi rzecznikami. Również z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. My odbywamy regularne spotkania, na których dyskutujemy o problemach przedsiębiorców, o wspólnych problemach, takich, z którymi ludzie się zwracają do naszych instytucji. Często również wspólnymi działaniami występujemy wobec władzy, występujemy w postępowaniach sądowych i odnosimy sukcesy, a więc uważam, że to działa bardzo dobrze i liczę na to, że taka współpraca pomiędzy tymi instytucjami, niezależnie od tego, kto będzie piastował w przyszłości te urzędy, będzie ta współpraca kontynuowana, bo ona jest dobra i potrzebna.